Wald, no bardzo wiele osób, 6-godzinny koncert. 6 godzin trwał koncert, w czasie którego sobie można było słuchać, spacerować, rozmawiać, jeść kiełbaski, robić różne rzeczy. Po prostu muzycy byli dla uczestników. To wszystko się zdarzyło i się udało. Jeżeli w tym roku nie nagrzeszymy za dużo, to mam nadzieję, nie chcę grzeszyć jakąś teurgią, bo to jest nakazywanie Panu Bogu, co ma robić. To jest wielki grzech, ale no mam nadzieję, że Pan Bóg spojrzy łaskawym okiem również na ten marsz w tym roku i że on też będzie źródłem dobra. Wszyscy, którzy wyjeżdżali, byli zadowoleni i tacy podbudowani. I myślę, że wrócą ze swoimi znajomymi. A byli Polacy, ponad 2000 Polaków z zagranicy było. Byli Polacy nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, bardzo duża grupa, z Kanady, z Australii, ale nawet z Japonii, z Emiratów Arabskich, z Togo, z tego co pamiętam, bo oczywiście było dużo więcej krajów, wszystkie kraje Europy Zachodniej, więc też bardzo był dobre proporcje tego marszu, bo na 5000 uczestników prawie połowa to byli uczestnicy z zagranicy. Przyjechali za swoje pieniądze, poświęcili swój czas i byłem im bardzo wdzięczny. I myślę, że w tym roku od 13 już zaczynamy, 13 sierpnia. Jeżeli Państwo się wybieracie, to mam prośbę o to, żeby wcześniej zarezerwować jakieś noclegi, bo Oświęcim nie jest dużym miastem i baza noclegowa jest ograniczona, więc jak się będzie odkładało na ostatni moment, to będzie trzeba z Krakowa dojeżdżać, bo już nie będzie gdzie spać w Oświęcimiu i nawet w Zespole Szkół Salezjańskich, gdzie jest taka baza marszu, też miejsca zabraknie nawet na korytarzach. A bardzo mi było was szkoda, jak spaliście na korytarzach, nawet nie było innej możliwości zapewnienia dachu nad głową. Więc to tyle, jeżeli chodzi o nasz marsz. Nie będę mówił dużo o filozofii i bieżących wydarzeniach w Polsce, bo to nam wyjdzie w rozmowie, do której Państwa zapraszam. Chcę pokazać jeszcze tylko krótki taki reel filmu, który skończyłem, bo wiele osób już mnie dopytuje, panie Gadowski, co z tym filmem, Święci z Doliny Niniwy, film o cenie, jaką się płaci za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, dziś w świecie realnie, bo Państwo wiecie, że najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie są chrześcijanie. Co 5 minut ginie człowiek za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. Dziś na świecie, w XXI wieku, który się właściwie jeszcze nie rozpoczął moim zdaniem, bo nadal trwa ten XX straszny wiek, ale to inna kwestia. Zobaczcie Państwo taki ten zwiastun filmu. Film jest gotowy, trwa teraz postprodukcja, czyli koloryzacja i udźwiękowienie, on będzie miał 75 minut i jest gotowy. Teraz jak wrócę ze Stanów Zjednoczonych, to muszę przemyśleć tylko, jaką dystrybucję przyjmę, żeby nadal zachować niezależność, bo ten film został wyprodukowany znowu za wasze pieniądze, za wdowi grosz, w ten sam sposób, jak zrobiliśmy marsz, w ten sam sposób, jak zebraliśmy 500 tysięcy złotych na pomoc dla miasta Karakosz w Dolinie Niniwy, dla chrześcijan, u których byliśmy. I to było też piękne przeżycie, kiedy przyjechaliśmy do Karakosz, a mieszkańcy Karakosz zobaczyli tych mitycznych Polaków, którzy, oni czasem nie wiedzieli nawet, że jest Polska, że jest taki kraj, gdzie on leży. Naraz się dowiedzieli, że z Polski płyną pieniądze, pomoc, realna pomoc na odbudowę miasta, które było okupowane przez państwo islamskie. I przyjechali ci mityczni Polacy. I oni nas przychodzili, dotykali, gościli, w ogóle było niezwykłe. Zobaczyli tych Polaków i pytali, co wam strzeliło do głowy, żeby nam pomagać. Bo skąd wy znaleźliście w ogóle Asyryjczyków, o których niewiele osób wie, że jeszcze istnieją? Asyryjczycy, chrześcijanie, skąd wy nas znaleźliście? No znaleźliśmy. No i odpowiedź była bardzo prosta, że dziś jesteście w potrzebie, jesteście naszymi braćmi. Kiedyś my będziemy w potrzebie i mamy nadzieję, że wy o nas nie zapomnicie. Wtedy jak my bylibyśmy w potrzebie. Więc myślę, że to jest taki odruch zwykły, normalny, ale było bardzo miło, bardzo dobrze być wśród tych ludzi, którzy biedni gościli nas jak mogli, bo chcieli chociaż tak podziękować za to, że z tej jakiejś Polski dziwnej spłynęło do nich tyle pomocy. No tyle, ile mogliśmy zebrać oczywiście, bo
można zawsze więcej. Więc zobaczcie Państwo zwiastun filmu i potem już będziemy rozmawiać, czyli Państwo poruszycie różne kwestie, zadacie pytania, a my będziemy odpowiadać. Przez 6 lat byłem listonoszem, a potem zrezygnowałem z pracy na poczcie i szukałem jakby swojej drogi. Czułem się odpowiedzialny i nie tylko przed światem, przed innymi ludźmi, także przed Bogiem do tego, żeby zacząć coś działać, coś robić. Coś to będzie ten wyjazd, a ktoś to może będę ja. Jakim kierunku? Tej nocy księżyc na pister na dwie. Czemu chłopali chak szarżit kieren? Bez musar mizuch, tgajarat hajatna u ani saat la uba ahwa. Baratam czujnali, charakter sana brefa, berikam bina awi bani. Jdele maiz bishirek i kusha. Tam noc rykne. Bajit sejida, hamucha awja. القاعة بنا داعش كفاد بس مع يعني ننام بالليل ما عدنا To jest krótki raport z tego, co obiecywaliśmy w zeszłym roku, a co już się stało. Zobaczymy, co przyniesie tym razem, co przyniosą nasze spotkania i co przyniesie to spotkanie, ponieważ słuchamy tego, co Państwo mówicie i to przynosi bardzo wiele nowych myśli, nowych pomysłów. Wyrwanie się trochę z Polski i wywietrzenie głowy z tego, co tam się dzieje, posłuchanie Was jest niezwykle cenne i to przynosi duże inspiracje, a więc teraz porozmawiajmy. Więc a ja jeszcze Państwu pozwolę sobie, Witku, moment, jedną rzecz uzupełnić, bo takim zupełnie upside potential z ubiegłego rocznego spotkania było to, że przyjechał również z nami na początek naszej trasy mój syn, który podróżuje od lat po świecie i usłyszał historię pana Tadeusza Sienickiego, polskiego pilota latającego w amerykańskich siłach lotniczych. Jedziemy teraz na spotkanie do San Antonio weteranów i on tam będzie. Będzie rektor Gadowski na pewno przeprowadzić znakomity wywiad. A z kolei mój syn zaraził się tą opowieścią i kiedy był pod wrażeniem i rozmawialiśmy o niej, powiedziałam, widzisz synu, tu są wszędzie polskie ślady, wszędzie możesz znaleźć na świecie polskie ślady. I to zainspirowało go do tego, żeby stworzyć 8-odcinkowy serial pod właśnie takim tytułem. Polskie ślady, zrealizował go w końcu ubiegłego roku. Telewizja Polska pokazywała
ten serial w programie pierwszym telewizji polskiej w południe, niestety w niezbyt dobrym czasie oglądalności, ale dość dużą popularność miał, mówiący o Polonii, Polakach i o Polsce, która tkwi w umysłach ludzi, którzy Polskę odwiedzali. Są tam bardzo wzruszające sceny ludzi opowiadających o tym, jak rotmistrz Pilecki odjeżdżał ze swojej wioski, ze swojej miejscowości, odjeżdżał na koniu na wojnę. Jest mnóstwo ciekawych, bardzo naprawdę spotkań z Polakami, którzy przetrwali w polskości, pomimo tego, że są to już kolejne pokolenia, ponad 200 lat ich dziadowie przyjechali do Rumunii, w miejscowości Kaczyka. No w każdym bądź razie, także nie tylko nasze spotkania i ta decyzja o przyjeździe tutaj do Stanów i spotkaniach z Polonią zaowocowały marszem i kolejnymi inicjatywami, ale właśnie gdzieś tam pojawił się jeszcze w tle taki odcinek. Jeżeli Państwo nie widzieliście, bardzo gorąco zachęcam, bo na VOD.TVP można te odcinki obejrzeć. Wiem, że Polonia pokazywała w niedzielę, ale naprawdę warto, bo są to wzruszające i ginące już ślady, które jeszcze można sobie obejrzeć. Dziękuję bardzo. Teraz porozmawiamy. Tak. Oczywiście możecie Państwo poruszać wszystkie możliwe tematy, także te, które dzieją się teraz w Polsce, czyli na przykład to, że prezes telewizji publicznej znalazł się w opałach i tak dalej. Rozmawiajmy o czym Państwo chcecie, bo to, że uczyniliśmy taki wstęp, no to wcale nie obliguje do tego, żeby nie poruszać tych rzeczy aktualnych. Ja mam, jeśli można. Dobry wieczór. Można by kawałami tutaj zaczynać tą historię. Dzisiaj albo wczoraj sąd chyba w Gdańsku wydał jakieś orzeczenie na temat pani, która nagrała Niemca, który złorzeczył tak na Polaków i nazywał siebie hitlerowcem. I pani została ukarana za nielegalne nagrywanie tego pana. To jest kawał chyba. To jest bardzo smutna rzeczywistość, szczególnie w Gdańsku, ale nie tylko w Gdańsku, bo przecież za nagrywanie, metoda karania za nagrywanie dziennikarzy, kogokolwiek, jest metodą powszechnie niestety stosowaną, ale niestety mamy to, co mamy. Mamy po prostu Republikę Sędziów. No. Znaczy mamy rzeczy, to akurat jest apogeum już absurdu, do którego kasta doprowadziła, ale kasta sędziowska. Ale to jest jeszcze nie koniec, ponieważ do Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzi człowiek, który ma 180 zarzutów, grozi pozbawieniem życia ministra sprawiedliwości. Zostaje wyprowadzony przez policję i wypuszczony przez sąd. 180 zarzutów karnych. Grożenie śmiercią ministrowi sprawiedliwości i człowiek chodzi po wolności, nagrywa dalej swoje wystąpienia, w których no, nie ma ograniczeń co do tego, co mówi, jak mówi i nic. Co ludzie mogą zrobić? Co ludzie? Ludzie mogą po pierwsze się oburzać, to dużo. Po drugie, z oburzenia rodzi się jakaś aktywność i oby się narodziła. Ja myślę, że należy uruchomić kanał, w którym będzie można publikować nagrania z sal sądowych, w których sędziowie, nie licząc się kompletnie z logiką, prawem, uprawiają swoją władzę. I jak to się znajdzie na YouTubie i będzie możliwość oglądania tego, to ci konkretni sędziowie chociaż zaczną się bać. Wstydu choćby publicznego, chociaż czasami wątpię, czy oni posiadają jeszcze wstyd po tym, co oni robią. Ja, szczerze mówiąc, sam mam z nimi perypetie dosyć rozległe, począwszy od tego, że Kulczykowie mnie uderzyli na 50 tysięcy, właściwie za nic, bo uderzyli mnie za to, że nazwałem paserstwem sposób zarabiania pieniędzy
przez doktora Kulczyka, ponoć nieżyjącego. Więc, ale to jest tylko przykład. Potem ukarano mnie za jakieś idiotyzmy zupełne, wymyślone, nieprawdziwe w Sądzie Krakowskim, bo to sądy krakowskie w tym celują. I teraz mam przed sobą proces cały czas trwający z Ringer Axel Springer za to, że powiedziałem, że koncern Axel Springer zatrudniał SS-manów i nazistów. Co jest prawdą. Co jest prawdą. Wytoczyli mi proces o naruszenie dóbr osobistych. I ten proces trwa. A prowadzi go sędzia, który nosi koszulkę Konstytucja. Więc gdyby nie to, że na każdej rozprawie są ludzie, którzy pilnują mnie, żeby się tam nic złego nie stało w tym sądzie, to myślę, że już wyrok byłby gotowy. A tak? No jeszcze się obawiają. Ale pewnego dnia, jak ludzi nie będzie, to pewnie wyrok zapadnie. A już czekamy następny proces z Ludmiłą Kozłowską i Otwartym Dialogiem, którzy czują się zniesławieni przeze mnie. Ponieważ no, mówię, co myślę o ich, o tym, co oni robią. Otwarty Dialog zresztą finansowany przez Sorosza, o czym oni twierdzą, że to nie jest prawda. Że nie są finansowani przez Sorosza. I tak dalej. No dobra, szkoda gadać o tych sądach. No, sami państwo wiecie, bo przeglądacie polskie portale, to widzicie, co się dzieje. Dzień dobry, ja mam krótkie pytanie. Co pan wie na temat koncentracji wojska i Mosadu pod Kielcami? Gdzie? Mosadu pod Kielcami. Teraz, w chwili obecnej. Odpowiem uczciwie, nic nie wiem. Ja widziałem. To proszę nam powiedzieć, bo ja... Ja nie mogę. Tu jest pies pogrzebany. Ja widziałem, po prostu przejeżdżałem, bo jestem z tamtych okolic, przejeżdżałem, widziałem. Są zdjęcia. Proszę pani, bo bym się naraził na przykrości, to jest raz, a dwa, że musiałbym poprosić koleżankę, którą prawdopodobnie pan zna, a która robiła zdjęcia. I są zdjęcia. Ale to są wojska amerykańskie? Nie, to są żydowskie. A to jest... A jak pan ich rozpoznał, że to są Izraelczycy? A, no tak. No to niepokojące, ale nic o tym nie wiem, no niestety. Ja do pana, panie Witoldzie, nie chciałabym się tu narazić, ale wspomniał pan 5 lat PiS-u. A gdzie jest okres przed PiS-em? PiS robi co może, chociaż nie wszystko robi dobrze. Ja nie mówię, że tak, ale jakie kłody ma rzucane pod nogi, to chyba pan wie doskonale i ja też. Ja nie jestem zwolennikiem PiS-u, ja nie jestem w PiS-ie, ale mówię, że wierzę im, że mają bardzo trudną pracę, bo to, co w tej chwili robią, to próbują wyprostować 30 lat, nie 8, a wiemy, że nawet może więcej. Jest ciężka praca. Ja jestem za tym, żeby dać im szansę jeszcze na następne prezydentowi, na następne 5 lat, chociaż ja mam dużo zastrzeżeń też do niego. Bo w paru miejscach mi podpadł, ale nie widzę nikogo tam między tymi, czy Bosaka, czy tam, nie widzę nikogo z nich, którzy by mogli wziąć w ręce naszą Rzeczpospolitą. Ja byłam 32 lata tutaj i w tej chwili 3 lata już jestem w kraju i takie są moje obserwacje. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Ja powiem tylko tyle, że od rodziny wymaga się więcej niż od obcych. A zatem ja od PiS-u wymagam dużo więcej niż od Platformy i całej reszty, bo co do tamtych nie mam żadnych złudzeń. Nagrywam, także proszę uważać. Szymon Pak, dobry wieczór. Dziękuję za przybycie. I pytanie jest krótkie.
prawie rok temu, przepraszam, prawie dwa lata temu słyszałem wideo, w którym pan redaktor mówił o panu dyrektorze Cywińskim i to było zatytułowane Gadowski ostro o Cywińskim. I okazuje się, że dzisiaj mamy Cywińskiego jeszcze bardziej ostrego niż dwa lata temu, przynajmniej sądząc z tych wszystkich historii, które można oczywiście nie usłyszeć w telewizji polskiej ani w polskim radiu, ale w mediach społecznościowych są prawdziwe, bo zdjęcia do nich są dołączone. Pytanie, co dalej, panie redaktorze? Dziękuję. Powiem tak, ja jestem tylko zwykłym Gadowskim i to, co mogę, to mogę na kogoś nakrzyczeć publicznie, jak uważam, że robi źle. A ponieważ uważałem i uważam, że pan Cywiński dużo rzeczy robi źle, to na niego krzyczałem. Ale teraz, jaką ja mam moc sprawczą? Mogę podać opinii publicznej różne fakty, ale przecież to jest, na tym się kończy moja absolutnie działalność, no bo więcej nie mogę zrobić. Nie jestem w stanie odwołać Cywińskiego. Tym bardziej, że pan minister Gliński mianował go na kolejną kadencję, a pan kardynał Nycz wręczył mu medal papieski. Niedawno. Mówię pan kardynał Nycz, bo ja dzielę hierarchów na ekscelencję i panów. Więc no sam pan rozumie, no. Ja krzyczę na niego, mówię, co o tym myślę. Mówię, co o tym myślę, jak objawiono projekt Fundacji Laudera, żeby uruchomić jakieś...